Hej, witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj zajmiemy się roladami wieprzowymi. Zaczniemy od roztłuczenia plast lub schabu. No to zaczynamy. Teraz na rozbitym schabie posmarujemy go lekko musztardą. Następnie przyprawimy troszkę wegetą, przyprawą do mięs, papryką słodką, czosnkiem, trochę pieprzem i poskropimy trochę do magii. Następnie będziemy potem już paszerować boczkiem, cebulką i ogórkiem konserwowym. Tak przyprawiony schab teraz obłożymy boczkiem, cebulą i ogórkiem konserwowym. Następnie zwiniemy płaty schabu w roladę. Na tak zawinięte rolady teraz weźmiemy, rozpuszczymy w brytwance margaryna i podusimy je na margarynie. Następnie zalejemy wodą, przyprawimy, zrobimy z tego sos i rolady będą gotowe. Smacznego, zapraszam do następnego kanału. Nasze rolady się duszą, do nich dołożyliśmy kostkę rosołową i będzie tam się dusiły aż do miękkości. Potem zrobimy zaklepkę z wody i z mąki, zagęścimy sobie.